Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Watch Dogs. Słuchajcie, dzisiaj będziemy musieli się spotkać z Bad Boyem 17, czyli z naszym hakerem. Zobaczymy, kto to jest w ogóle i czego on nas chce, akurat do nas zadzwonił, także zobaczymy, co tam potrzebuje. A, czyli ta rozmowa z wczoraj. Dobra, zajebiście. We need to meet, boy. Dobra, wczoraj mieliśmy nieokreślić sklep, tylko zmienić sobie troszeczkę ciuchy, więc podejdziemy sobie tam dzisiaj. Bo wczoraj odwaliłem oczywiście dwa razy, zastraszyłem sklepikarza i opierdzieliłem go. Ale zrobimy, wiecie co sobie? Bo i tak go opierdzielimy, bo trzeba hajs skądś mieć, nie? A to jest łatwy hajs. Więc zrobimy sobie tak. Go motorcycle. Może sobie kupić? Nie, jeszcze nie kupuję. Później sobie kupimy. Dobra, go like this. Red one's waiting. Nice. A tego a la kapana trzeba zmienić troszeczkę. Założymy sobie jakieś inne ciuchy. Jalko, gościu? Zejdźmy na sam dół praktycznie. Najdroższy bierzemy. Ale mam nos zapchany, przepraszam was wszystkich. Wyjątkowo zaawansowane, okej. A w sumie tak sobie patrzę, rzeczywiście ten mafiozo z lat 20 jest chyba najładniejszy. Bez żartów. Są wszystkie. Najdroższy jaki masz, mi pokaż. No pokaż mi tego Nemesis, rzeczywiście mogę 5000 dać za niego, go. Jak mam ładnie wyglądać? Kurwa, ty wyglądasz tak samo! Nie, no dobra, masz jakieś X-a na plecach. Nie jesteś tragiczny, Aiden. Chociaż ten mafiozo mi się bardziej podobał. 5000 wydałem. Dobra, gościu, dawaj mój hajs. Czaisz, banie? Dawaj, ja się zmieniam na mafiozo z powrotem. A ty dawaj mój hajs, zastrasz. Dawaj hajs. Eluwa, dzięki za 700. Już nie ma nikt pieniędzy. Znaczy, nie ma nikt tego. Pistoletu, uspokoić się tam. Tak, wiel, co się dzieje, kurwa. Szybko okradłem kasę i... A, soreczka, no tak. Nie wraca się do miejsca zbrodni, to jest głupi pomysł. Dobra, zaklepujemy miejsce tutaj. W ogóle to jest śmieszne, że... okradłem właśnie sklepa, gościu w ogóle nawet nie zadzwonił, nic tu nie przyjeżdża. W dupie mnie mają, malówka. W ogóle naprzeciwko swojego domu też ukradłem codziennie sklep. Dobrze, Aiden, ty to jesteś jednak zawodowy... złoczyńca, nie ma to tamto. Całkiem blisko. Otwórz swój świat. Why not? Dobra, bad boy, where are ya? Hired Bad Boy before, and he's always protected his identity. That's how DedSec works. Now he wants to meet. That's unusual. All right, I'm gonna try and shake him off his game. Let's see what he's up to. Dobra. No, to nie musisz kurwa dramatycznie schodzić po tych schodach, no bez przesady. Bad Boy. What? Co? Bad boy, 17. What the fuck, man? Podchodzi randomowo do ludzi. Are you bad boy? Jesteś niegrzecznym chłopcem, mate? Ooh. Bad boy, 17. Clara. Clara. Bad boy. Pamiętajcie, że każdy złoczyńca z internetu ma swoje logo na koszulce. Tak, chyba, że to jest logo DedSec-u. To nada, tak średnio się ukrywasz. Do I look like a bad boy? No, you look like a wild card. I hope I don't frighten you. What, do you have a reason to frighten me? Now you're being paranoid. Am I? Someone is fucking with my life. Threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Listen. I need to trust you, Clara. I wouldn't trust me if I were you. But here's a reason to listen. The text message you sent me, I know where to find him. Yeah, well, we don't need to meet face to face for that. No,
We needed a face-to-face for this. You wanted dead sexism, Max? You got me in. You should be nicer to me. Ooh. I'm about to open your world. Yeah. Well, you're not the first one. Nah. They do all their nasty work through this. And they don't know I have access. Well, you stole it. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Well, I don't think you trust me. Give me a reason to trust you. All right. The guy sent the text. How do we find him? We work together. You with everything I just said. Me tracking his signal. Ale jaka kurde pomocna, dlaczego? And you're exactly as I expected, Aiden. Okej. Bad Girl 17. Blokowano nowe zdolności. Okej, możesz już te używać wszystkich zdolności odblokowanych. Tak, tak, tak. Rozgłos zdolności. Okej. To wyjebane na razie. Z rozgłosu nie będziemy nic zrobić. Hakowanie. Co możemy tutaj wykminić? Przyciąg systemu budynków, uszkodzenie śmigłowca na krótką chwilę. Na pewno będzie łatwiej uciekać przed gliniarzami. Hakuj wroga, by go ogłuszyć, wywołując sprzężenie w jego systemie łączności. Okej, też spoko. Tutaj co mam? Przytrzymaj koło, by przyciążyć transformatory, powodując wybuch i zanik napięcia. O kurde, całkiem spory wybuch. Opatrzcie się podświetla cywilów z cennymi nagrodami. Dobrze, hajs. Only hajs, gościu. Only hajs. Chociaż w sumie to ogłoszenie też jest całkiem fajne. Jeśli chcemy misję na cicho robić, a raczej na tym będzie nam bardziej zależeć. Tutaj też byśmy mogli coś w końcu odblokować w jakichś walkach czy coś. Prędkość połączenia broni tak średnio mi chodzi, zmniejsza odrzut każdej broni przy odstrzale, też raczej wyjebane. Koncentrację bojową jest spowolnić upływ czasu. O, ej, to może być fajne. Dobra. Am I talking to Bad Boy or Clara? Let's make it easy. Voila. So we need to track your caller. But he's sneaky. He's bounced his address through a CTOS office tower. Client services, employees, and executives, things like that. An office tower. We need to find a way into the system. You get me in, I get you his location. I can get into the building where they're most vulnerable. Check out where they take deliveries. Looks like underground. In the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was rough before. I know what you were doing, trying to intimidate me. Very textbook. Stepping into my personal space, the stare, physical contact. You're trying to look for cracks. So did you find any? Wouldn't you love to know? A, cwane podejście, brawo Aiden. I fajna bryka, gościu. Szkoda, że moja. O, albo koleżanko. Oj, ale zajebista ta bryka. O kurde. You so beautiful. Doktor Manhattan musi poczekać. A, to jest tak zajebiście blisko, to po cholerę ja wchodziłem do auta w ogóle. Profesjonal. Ej, naprawdę mi się podoba to auto. Będzie się tym jeździć też w miarę. No ale takie wygnięcie. Ej, ja przepraszam bardzo, nic nie uderzyłem. To ktoś inny musiał. Dobra, trzeba to jakoś w inny sposób zrobić. Zobaczmy, co masz tu ciekawego, kolego. Przelećmy sobie kamerami, co? Nie chcemy za bardzo świrować pawiana, żeby ich tu za bardzo nie zabijać. Więc tak, ty jesteś tutaj, można cię zwabić alarmem, ewentualnie. Tu mamy kolejną kamelę i kolejnego bolka. Tak możemy zabić, nie udało się. Okej, no nic, trudno się mówi, coś tam wybuchło, ty będziesz, o Jezu, co tu się wydarzyło, tak? Drugi bolec też tam przeszedł, co to jest? Osłoń się.
Bolca możemy tu rozproszyć. Gdzie jest kamera następna? Tam jest chociażby. O kurwa, nie o to mi chodziło. Coś mam do schakowania. Jest kamerka. Chodziło mi o kamerę. Odkryłem to słaby punkt. Dobra, teraz musimy tu dojść. Nie wiem, czy nie będziemy musieli was pozabijać tutaj troszeczkę. O nie, nie o to chodziło, idę. Co? Kto? Nikt nie ma, nikt nie ma. Skąd ty kurwa wyczaiłeś, że ja mam broń? Jest tu ktoś w ogóle? Mam jakiś z tłumikiem? Dobrze, elegancko. Na cichutko. Jest jakiś bolec, którego wcześniej nie namierzyłem. No i elegancko, posprzątane. Można ładnie, można. Proszę bardzo. Na cichutko, bez alarmu. No tylko, że zabiłem troszeczkę niewinnych ludzi i to mnie martwi. I'm in the building. Can you see what's ahead? The layout shows a wide open indoor plaza. More guards, no doubt. Oh, those hacks I uploaded to your phone? It's a perfect distraction. You can't disrupt the equipment of any guard in there. Equipment like what? Anything. Hack their phones, earpieces, explosives. Everything runs off computer chips these days. Ooh. Okay, I'll try it. You scan me the offices? Find me someone with an unsecured laptop. Got one. Bradley Coughlin. Oh no. He's a security director. Of course he is. Once I hack in, you move fast. Track her collar and get out. It won't take long for security to spot the intrusion. Don't worry about me. Dobra, kamerka, najpierw lecimy, szukamy ludzi. Co, idę, nie wiem, czy to jest bezpieczne miejsce, cholera. Jest. Może wezwać posiłki. Jakby się udało ciebie pierdzielnąć tak, żebym ja do ciebie nie podchodził nawet, to by było zajebiście. Ty też możesz wezwać posiłki. Nałogowo bierze sterydy i jest pizdą. No to super, nieźle. Kamera. Nice. No gdzie tu jest jakaś kamera? Yes,
Dobra, Bolce. Jakby się dało was tu jakoś zwabić i wysadzić? By było idealnie. Jest to jakiś zwabiacz? No tak średnio. Dobra, idziemy po cichu, jakoś będziemy sobie radzić. Rozejmę się tam dostać na drugą stronę. Kamerka. W dupie. Nagroda za postępy, that's what I like. Gdzie mam dokładnie? Zlokalizuj strażnika z kodem dostępu. A kurwa, ja go nie zlokalizowałem. Dobra, to jeszcze raz. Tu jest jakiś palant jeszcze. O, nie wydawało mi się. Gdzie jest ten bolest, który może mieć kurczak i te? No i gdzie zadzwonisz, debilu? Że cholera, nie mogę tego jednego trepa zlokalizować. Gdzieś ty gościu jest. Wejdziesz sobie tutaj na wysadzanie? Pięknie. Okej, dobra, we got this. Ty sobie podejdź gdzieś tutaj, co? O kurwa, Aiden. Risky shit. O, dawaj. Jakbyś podszedł tutaj, to byśmy ładnie tutaj na spokojnie to rozegrali. Pięknie. Kurde, ty jesteś za tym. We got this. Pięknie, wyczyszczone. Podoba mi się to. Takie podejście. Sneaky fucker. Do tych misji. Chodźmy na górę w takim razie. Brawo, Aiden. Brawo. Pięknie. Kurwa, ale chodzisz jak debil troszeczkę. Ulululu, hakowanie, no tak. Okej. Póki nie jest czasowe, to jest easy, także spoko. Chociaż tyle. Okej, stąd wychodzimy i gdzie musimy uciekać? Musimy dojść tutaj, z dwóch stron, z jednej tylko i wyłącznie, więc robimy sobie tak.
O kurwa, dobra, like this. Pyk, pyk, pyk i tu wpuszczamy. Tak by laptopa przysłać wirusa i dać dostęp klarze. Spoko, gdzie jest ten laptop w takim razie? Jest. Proszę bardzo. Dobra, wirus poszedł? Pięknie. I try. Kurwa, wyrzucił, jebaniutki. Że zdążył. No ale kurwa, jesteście głupi jak trepy, powiem wam koledzy. Tylko was dwóch zostało, czy jeden? To niezłe posiłki zostały wezwane tutaj. Już mnie zgubili. Jam their scans? Wait, I think we do. Here it is. I'm sending it to you. Pięknie. Wstrzymać wykrywanie przez skan TOS na krótki czas, zakłóci łączność wrogów wzywających posiłki oraz świadków wzywających policję. Nice. G, aby go użyć. Dobra, git. Kurwa. Schowaj broń. No i very bueno. Dawaj, 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 szybko, szybko. Cicho, muzyka. Nie ma czasu na takie rzeczy. Dawaj hajs, biedak. No i very bueno, gościu. Zdobyto PD, Aiden leć z levelem jak dziki do przodu. Dobra, brawo Aiden. Co to w ogóle jest? Coś nam się na mapie pokazuje i nie mam pojęcia co to jest. Ktoś prawdopodobnie z DedSecu ponaklejał w mieście na kody QR. Znajdź kamerę, aby odpowiednio ustawić wszystkie elementy kodu QR. O kurwa, ej, to chcę zrobić akurat, to może być całkiem przyjemne. Dobra, gdzie jest ten kurn? Kryjówka gangu, mieć punkt nawigacyjny. Ej, możemy pierdolnąć tam kryjówkę gangu jeszcze na koniec, słuchajcie. Zamiast tego kodu QR. Jestem ciekawy, jak ten kod QR ustawić, ale to sobie najwyżej możemy w następnym odcinku zrobić, nie ma problemu. O, kryjówka gangu jest zajebiście blisko, więc nawet to i to może się uda zrobić. By było very bueno. Gangusów idziemy rozpykać na koniec. Brawo, Aiden, jesteś zajebiście sprytny. Szanuję. Czy ty masz pistolet na wierzchu? No, już myślałem. This asshole's mine.
Must have beat a woman. Beating through a straw when I'm done with them. No i gitara. Dawaj, bicie kobiety. Nie w mieście. Teraz pytanie, czy ja będę musiał cały czas tą, całą tą kryjówkę wyczyścić? Wykonaj profilowanie dwóch celów. A muszę odkryć, który to który, ta? Okej, okay, I see. Dawaj hajs. Tu jest bolec. No muszę ich pierdolnąć po prostu. Nie ma kurwa do was wejść tam na górę, to jest pytanie. Od tej strony widzę, coś tu się pokazuje. A, jestem schody, nice. Kurwa ty, Popow. Jebaniec sobie stoi z tym. Z jakimś machine gunem. No zajebałbym ci w łeb bez problemu teraz. Uno. Kurwa, ile was tam jest? Tutaj jeszcze mnie nie podejrzewacie. Ackerman. I pis. O kurwa. Nie tylko tak jak chciałem, ale możemy zrobić tak. Teraz. Hits. Cel nie żyje, miał zostać obezwładniony. Aaaa! O nie! Najgorzej! Ja mam go obezwładnić, a nie zajebać. No dobra, to wiele wyjaśnia. Wykonaj profilowanie dwóch celów. To jeszcze raz. Kamera. Kamera na górę jakaś. To jest jakiś hajs, może ja to mam zebrać, kurwa. What the fuck? What's that? How do you turn it off? How do you turn this? Nice. Jesus, that ain't right. Wykonaj profilowane celu Z. Kurwa, który to jest teraz? Nie, to nie był ten. Może wezwać posiłki. Okej. Okay. To jest ten. A tu jest ten gościu, to obezwładni. O kurwa. Ale jebło. Nie spodziewałem się. Dzień dobry. Czy pana też mogę jakoś tutaj rozpykać szybko? Dobra, zrobimy inaczej. Już wiem, którego mam tutaj na spokojnie podejść, więc tych 50 innych mogę sobie rozpykać tak, o, pyk, pyk. I tak zrobimy. Wiem, kogo mamy obezwładnić. Spróbujmy to zrobić, jak nie wyjdzie, to trudno. O, tu jeszcze są koledzy. Nikogo tu nie ma. Kurwa. Majtasz tym. Ryjem, kurwa. Trafić się nie da.
Tego mam zajebać? Nie, to jest ten od alarmów. Już nie. I cyk. Najsik. Kurwa. Find that fucking killer. Eyes open. No, ale to było taktycznie pięknie zrobione. Dobra, can't see shit. Bam! Yes! O Boże. No i posprzątane. Kryjówka gangu będzie tutaj. Jest i cel. Dobra. Ja gejdem pis... O kurwa. Ja pierdzielę, come on! Nie, 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 w dupie z tym gangiem. Myślałem, że tylko jednego mam bezwładzić, trochę bez sensu jest to opisane. No nic, słuchajcie, starczy, ja sobie gang zrobię później. Dziękuję za oglądanie, do następnego odcineczka, pa, pa.